Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Jaworski i zapraszam na wywiad Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w stanie spoczynku, dyplomowany oficer wojsk pancernych, a w latach 2006-2009 dowódca wojsk lądowych. Panie generale, jest Pan obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów wojny w Ukrainie. Jeżeli chodzi o lekcje, jakie z tej wojny może wyciągnąć Polska w kontekście modernizacji swoich sił zbrojnych, to co by to Pana zdaniem przede wszystkim było? I od razu bym jeszcze dopytał o to, czy nie jest tak z uwagi na dynamikę tej wojny, że te lekcje, które można było wyciągać na początku z tych pierwszych faz wojny, tak naprawdę też już przeszły do historii i nie powtórzy się taki rodzaj starć zbrojnych i nie ma już takiego zagrożenia z uwagi na to, jak zmieniły się siły zbrojne agresora. Znaczy generalnie dla nas chyba wszystkich zaskoczeniem było to, w jaki sposób działała armia rosyjska. Wydaje się też, że Ukraińcy, i to chyle czoło przed nimi, zdali sobie z tego sprawę, czym dysponuje armia rosyjska i jakie stanowi dla nich zagrożenie. Bo w pierwszej fazie wojny, kiedy wydawało się, że Rosjanie rozjadą Ukrainę, okazało się, że Ukraińcy sobie w operacji obronnej świetnie poradzili. Może mniej na kierunku zaporosko-chersońskim, ale generalnie w skali całego kraju poradzili sobie w operacji obronnej świetnie. Byli na to dobrze przygotowani. A z kolei Rosjanie, druga armia świata, rzeczywiście skompromitowali się zupełnie. I teraz jakie wnioski? Przede wszystkim widać wyraźnie, że przewagę mieli Ukraińcy dzięki temu, że mieli rozpoznanie, które między innymi satelitarne, a głównie satelitarne, które pozwoliły im identyfikować położenie zgrupowań uderzeniowych armii rosyjskiej i ta identyfikacja pozwoliła na kierunkach zagrożenia, największego zagrożenia, gdzie Rosjanie mieli swoje główne grupowanie uderzeniowe, zgrupować swoje wojska, które świetnie prowadziły obronę, hamując natarcie armii rosyjskiej, czyli rozpoznanie satelitarne, które pozwala w czasie rzeczywistym cały czas przekazać informacje dowódcom ukraińskim o ruchach, o położeniu armii rosyjskiej, co pozwala dowódcom ukraińskim reagować w tym samym czasie, kiedy wojsko rosyjskie działać swoimi odwodami, swoimi rezerwami na kierunku zagrożenia. To ma kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji, czyli informacja. Druga kwestia to precyzja działań bojowych wynikająca z środków walki, którymi dysponowali Ukraińcy dzięki wsparciu Zachodu, to zdolność do precyzyjnych uderzeń. I tu wracam do tematu artylerii, ponieważ artyleria Bóg wojny w tej wojnie, szczególnie w pierwszej fazie do września ubiegłego roku, wręcz decydowała o powodzeniu na kierunkach działań operacyjnych obu stron. O ile Rosjanie strzelali tysiącami amunicji, mówiąc kolokwialnie, na hektary, Ukraińców na to nie było stać, ale dzięki temu, że mieli amunicję precyzyjną, Zachodu mogli odpowiadać ogniem bardzo precyzyjnym, obezwładniając tym ogniem kontrbateryjnym artylerii armii rosyjskiej. W tej chwili obie strony już, bo i Rosjanie też mają amunicję precyzyjną, w związku z tym jest między nimi równowaga, jeśli chodzi o artylerię, choć tak jak mówiłem, w początkowej fazie przewagę mieli Rosjanie, ale nie mieli przewagi, jeśli chodzi o zdolności tego precyzyjnego uderzenia. Druga kwestia, czy może już trzecia kwestia, drony. To jest złoty wiek dronów. Teraz to, co na Ukrainie widzimy wyraźnie, że drony mocno ewoluują i ich zdolności rosną. Zaczynało się od dronów obserwacyjnych, rozpoznawczych i od dronów uderzeniowych. Pamiętajmy wszyscy Bajaktary. Teraz o Bajaktarach się mało mówi, a mówi się o amunicji szybującej, o dronach uderzeniowych, dronach kamikadze, a więc w tej chwili drony wykonują wiele misji, bardzo precyzyjnych misji oczywiście i co jest ważne, ich zasięgi rosną. W tej chwili Ukraińcy demolują stanowiska ogniowe artylerii na przednich pozycjach, ale również wykonują uderzenie na infrastrukturę krytyczną, na lotniska w głębi terytorium Rosji, nawet odległościach do 1000 kilometrów. Przecież niektóre drony dolatują i nawet już do Moskwy. Przekonany jestem, że będzie ich coraz więcej, że te uderzenia, które mają teraz charakter sporadyczny, będą miały charakter masowy. I to jest w
kwestia czasu, ponieważ Ukraińcy osiągnęli zdolności do produkcji tego typu dronów, bo to ich przemysł broniowy ma takie zdolności i tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że Ukraińcy mają ogromny potencjał w swoim przemyśle broniowym, mimo tego, że jest wojna. Bardzo ważną rzeczą okazuje się jednak nadal na wojnie jest wojna minowa. To, co pokazali Rosjanie na kierunku zaporowskim, świadczy o tym, że nie poszła ta wojna minowa do lamusa, ponieważ ta wojna minowa i te pola minowe zatrzymały Ukraińców i mocno spowolniły działania armii ukraińskiej na kierunku zaporowskim, nie dając im powodzenia w kontrofensywie. Ufam, że jednak powodzenie uzyskają, ale na to jeszcze potrzeba kilku lub nawet kilkunastu tygodni. Ale tu podkreślam sprawę wojny minowej, bo to jest bardzo ważna rzecz, czyli ci, którzy minują, ale również ci, którzy muszą te pola minowe pokonać, bo widać wyraźnie było, że Ukraińcy po pierwszych niepowodzeniach w tej kontrofensywie pokazali, że są nieprzygotowani do tego, aby pokonywać pole minowe w operacji wielkoskalowej. Kluczową również sprawą jest to, że środki łączności, którymi dysponują Ukraińcy, są szczelne, są efektywniejsze niż te, którymi dysponują Rosjanie. Rosjanie usiłują zakłócić cały czas łączność Ukraińców, ale Ukraińcy mają sposoby na to, żeby ta łączność była niezakłóconą i żeby dowodzenie było utrzymane, bo ta łączność gwarantuje ciągłość dowodzenia. I oczywiście jeszcze tutaj dodać trzeba do tego, że Ukraińcy od początku tej wojny, u nich dowodzenie było zdecentralizowane, u Rosjan dopiero teraz to dowodzenie ewoluuje i Rosjanie pomni lekcji, jakich doznali ze strony Ukraińców w początkowej fazie wojny, nauczyli się i w tej chwili wyciągnęli wnioski też, decentralizując swoje dowodzenie. Wydaje się też, że warto powiedzieć też o tym, że Ukraińcy w działaniach bojowych używają grup bojowych, które często są grupami na poziomie plutonu kompanii, nie większych, które pokonują obronę armii rosyjskiej generalnie w takich nietypowych czasami działaniach nocnych, ale uzyskują przewagę dzięki temu, że mają sprzęt, którym dysponują, a tu mówię też o dronach, mini dronach, które wykonują uderzenia, jak prowadzą ich rozpoznanie z termowizją, więc wojsko ukraińskie, te małe grupy dysponują pełnymi zdolnościami w zakresie rozpoznania, wsparcia ogniowego, jak również zdolności do prowadzenia walki w każdych warunkach pogodowych, atmosferycznych, warunkach dnia i nocy. To jest przewaga, którą mają Ukraińcy. Oczywiście, jeżeli chodzi o czołgi, które dostają z zachodu, są lepsze niż czołgi rosyjskie i w pojedynkach ogniowych te czołgi ukraińskie mają przewagę. Tu jedną rzecz, którą trzeba widzieć, to, że Ukraińcy przez to, że ten sprzęt płynął z zachodu wolno, Ukraińcy mieli krytycznie mało czasu na przygotowanie wojsk. Jeżeli my mówimy, że teraz na front docierają brygady, to trzeba pamiętać, że te brygady sprzęt dostały w lutym, w marcu. I od marca minęło 4-5 miesięcy na przygotowanie wojsk, więc ja jako dowódca polowy uważam, że mieli Ukraińcy krytycznie mało czasu na przygotowanie wojsk. Więc miejmy to na uwadze, że to wojsko jest nie do końca wyszkolone, w pełni wyszkolone, a tym sprzęcie, bo perfekcję wykorzystania tego sprzętu osiąga się nie po 3-4 miesiącach, a po ustawicznym szkoleniu po roku, po półtora roku. A to tak przy okazji na marginesie, bo niektórzy oczekują nie wiadomo jakich osiągnięć bojowych od armii ukraińskiej, ale moim zdaniem te osiągi są na miarę możliwości, jakimi dysponują w tej chwili Ukraińcy.